dobrze, no to bardzo miło mi Państwa powitać na drugim dniu Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa. Bardzo się cieszę, że mogę zadebiutować w roli wykładowcy z tematem, jakim jest metodologia ekonomii, bo wydaje się, że jest to chyba najbardziej abstrakcyjny z poruszanych tematów, więc w razie gdyby okazało się, że to, co powiem, będzie niezrozumiałe, no to będę zawsze mógł powiedzieć, że to kwestia tematu, a nie moich umiejętności. Ale przechodząc do rzeczy, w swoim wystąpieniu chciałbym się skupić na czterech głównych punktach. Po pierwsze, omówię to, czym jest metodologia i jakie miejsce metodologia zajmuje w szkole austriackiej. Będą takie ogólne uwagi na temat naszego przedmiotu rozważań. Następnie przejdę do kwestii statusu naukowego ekonomii, tego jak ekonomia jest klasyfikowana w świetle metodologii austriackiej. Następnie przejdę do omówienia tak zwanego przyczynowo-realistycznego podejścia do ekonomii, które prezentują ekonomiści austriaccy. No i w ostatnim punkcie naszkicuję pewne zasady metodologiczne, którymi kierują się austriaccy ekonomiści w swoich badaniach. Jak Państwo na pewno wiedzą, w ekonomii istnieją różne szkoły, różne podejścia do badania zagadnień ekonomicznych. Mamy szkołę austriacką, oprócz niej jest wiele różnych innych szkół, jak szkoła neoklasyczna, szkoła behawioralna, szkoła wyboru publicznego, szkoła chicagowska, historyczna, marksistowska. No i te szkoły mają różne podejścia i różne teorie ekonomiczne one przedstawiają. Więc naturalne może być pytanie, z czego to wynika, tak, że mamy w ekonomii różne podejścia. Dlaczego tak jest, że w naukach społecznych i zwłaszcza w ekonomii mamy równocześnie występujące różne szkoły, różne podejścia badawcze. No i Ludwig von Mises w swoim liście do Maria Rothbarda zwraca uwagę na to, co może być może nieco zaskakujące, że tym, co odróżnia de facto szkoły ekonomiczne, jest różne podejście epistemologiczne, a więc poszedł nawet dalej, niż zwracając uwagę na metodologię, zwraca uwagę na kwestię jeszcze głębszą, kwestię filozoficzną, kwestię epistemologiczną, a więc związaną z tym, jak poznajemy rzeczywistość, jakie są granice naszego poznania, no i co w ogóle możemy poznać, tak? Jest to, miałoby być to według Misesa związane z teorią poznania. No i rzeczywiście jest tak, że te trzy obszary naszych zainteresowań, trzy obszary badawcze, trzy obszary badań, no niejako się przenikają. Właściwie można by powiedzieć, że metodologia jest w pewnym sensie uzależniona od epistemologii, no i także od filozofii nauki, no bo tak jak Państwo mogą zobaczyć na załączonym slajdzie, to metodologia generalnie jest nauką, która zajmuje się tym, jakimi metodami należy prowadzić badania naukowe, no w przypadku ekonomii, jakimi metodami należy prowadzić badania ekonomiczne. Epistemologia zajmuje się tym, jakie są granice naszego poznania, tym, jak poznajemy rzeczywistość i tym w ogóle, co możemy poznać. Natomiast filozofia nauki określałaby tutaj cel naszych badań i także to, czym jest nauka jako taka, jako pewne przedsięwzięcie ludzkie. Więc oczywiście to, jakie metody będą adekwatne do prowadzenia naszych badań, będzie zależało po pierwsze od tego, jaki cel chcemy osiągnąć w naszych badaniach, no a po drugie od tego, musimy zdawać sobie sprawę także z tego, jaki jest zasięg, jakie są nasze możliwości poznawcze. No i można by tutaj zadać także pytanie, jakie miejsce metodologia zajmuje w szkole austriackiej, czy metodologia jest ważna, jak to wygląda na tle innych szkół ekonomicznych. No i taki jeden ze współczesnych filozofów ekonomii, być może trochę sympatyzujący ze szkołą austriacką, ale raczej trudno by byłoby określić go mianem austriackiego, stricte austriackiego filozofa, no ale trochę się tam austriacką szkołą też zajmował. Finlandzki filozof Uskalimaki no, stwierdził, że szkoła austriacka jest jedną z najbardziej autorefleksyjnych tradycji w ekonomii. No i
Wydaje się, że tak rzeczywiście jest. Też niektórzy badacze zwracają uwagę na to, że ten Methodenstreit, a więc słynny spór o metodę, jaki miał miejsce pod koniec XIX wieku między Karlem Mengerem a Gustawem Schmollerem, no w pewien sposób przyczynił się do wyodrębnienia szkoły austriackiej i do tego, że ona uzyskała swoją metodologiczną samoświadomość. Niektórzy twierdzą, chociaż tutaj chyba jest to takie do końca pewne, że sam termin szkoła austriacka został sformułowany przez niemieckich ekonomistów, którzy zwalczali szkołę austriacką, zrodzoną w Austrii, w Wiedniu, przez stworzoną przez Karla Mengera jako właśnie taką zaściankową, więc to był taki termin no, pogardliwy na początku i z tego względu też niektórzy współcześni austriaccy ekonomiści proponują to, żeby od niego odejść na rzecz innych etykiet. No jak przyjrzymy się temu, jakie miejsce metodologia zajmuje w pismach czy w dziełach poszczególnych austriackich ekonomistów, no to można rzeczywiście zauważyć, że poświęcają oni jej no, dość dużo miejsca, no bo Karl Menger już no, opublikował swoją pierwszą książkę, Zasady ekonomii, która można powiedzieć no, była tym kamieniem węgielnym szkoły austriackiej, no a następnie dużą część, właściwie można powiedzieć nawet, że całą resztę swojego życia poświęcił na badania metodologiczne. Opublikował wprawdzie jeszcze parę prac bardziej ekonomicznych o naturze pieniądza i tym podobnych kwestii, no ale jednak te zagadnienia metodologiczne wydaje się, że bardzo dużą uwagę jego przyciągnęły, no i zresztą tych badań metodologicznych nie zdążył ukończyć. Drugą dużą książką, którą opublikował po Zasadach ekonomii, były słynne w wąskich kręgach badania nad metodą nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii politycznej, niestety nie przetłumaczone na język polski, ale tak ten tytuł brzmiał. No i Menger oprócz tych prac stricte naukowych, także zagadnieniami metodologicznymi zajmował się w listach, artykułach i różnych polemikach no, ze słynnym sporem o metodę na czele. Jeśli przyjrzymy się Ludwigowi Misesowi, no to Ludwigowi von Misesowi, no to mamy tutaj do czynienia z podobną sytuacją. Można powiedzieć, że cztery duże prace poświęcił on zagadnieniom metodologicznym. Oczywiście ludzkie działanie nie w całości, można powiedzieć pewnie, że tak około 1/5 ludzkiego działania jest poświęcone zagadnieniom metodologicznym, no ale te trzy pozostałe książki wymienione na slajdzie, no są w zasadzie całości poświęcone zagadnieniom metodologicznym, epistemologicznym, filozoficznym. No więc to wydaje się wystarczającym dowodem na to, że według Misesa te rozważania miały dużą wagę i były bardzo ważne. No innym austriackim ekonomistą, który wniósł wkład w metodologię austriacką, był Friedrich Hayek. Tutaj można przytoczyć przynajmniej jedną jego całą książkę, jest Nadużycie rozumu, no to też był bodajże zbiór artykułów. No ale oprócz tego Hayek pisał różne artykuły poświęcone tym właśnie zagadnieniom metodologicznym. No i naturalnie rodzi się pytanie o to, po co ekonomistom metodologia? Czy można być dobrym ekonomistą, nie będąc dobrym metodologiem? I czy można być dobrym metodologiem, nie będąc dobrym ekonomistą? No i oczywiście odpowiedź na oba te pytania będzie twierdząca. Z całą pewnością można znaleźć liczne przykłady ekonomistów, którzy nie są dobrymi metodologami i metodologów, którzy nie są dobrymi ekonomistami. No tym niemniej wydaje się, że pewna świadomość metodologiczna jest w pracy ekonomicznej istotna, chociażby po to, aby wiedzieć właśnie jakie środki, jakie metody są właściwe do osiągania naszych celów badawczych. Można powiedzieć też, że świadomość metodologiczna uzmysławia nam, jaki jest no, możliwy zasięg naszych badań, tego co możemy poznać. Możemy dzięki świadomości metodologicznej zaobserwować, jakie są być może błędy w naszych rozważaniach ekonomicznych. No i pozwala ona ogólnie wyznaczać nasz
powiedzmy, obszar badań, bo dzięki niej zdajemy sobie sprawę z tego, co w ogóle w ekonomii możemy osiągnąć, a co jest niewarte zachodu. Te toczące się spory o metodologię ekonomii często sprawiają wrażenie niekonkluzywnych, no co zresztą wydaje się potwierdzać ta prosta obserwacja, że no mimo tych kilku stuleci, można już powiedzieć, które liczy teoria ekonomii, no cały czas istnieją różne szkoły ekonomiczne, różne podejścia badawcze, no i no nie wydaje się, aby ten spór metodologiczny miał kiedykolwiek się skończyć. No więc można podnieść tu taki zarzut właśnie, że te spory metodologiczne do niczego nie prowadzą i są niekonkluzywne, no i anegdotycznym dowodem na to może być nawet sam spór o metodę między Gustawem Schmollerem a Karlem Mengerem, no, który skończył się tak, jak widać. No, panowie skończyli na pewnych ucieczkach ad personam, można powiedzieć, więc wydaje się, no, że to te zagadnienia metodologiczne są takim obszarem, w którym bardzo trudno dojść do jakiegoś jednoznacznego porozumienia, bardzo trudno uzgodnić stanowiska. Przechodząc do kolejnego punktu, no, chciałbym się teraz zająć statusem naukowym ekonomii. No, szkoła austriacka od początku mierzyła się z dwoma głównymi wyzwaniami. No, na początku z wyzwaniem historyzmu rzuconym przez młodszą niemiecką szkołę historyczną, reprezentowaną przez wspomnianego Gustawa Schmollera. No i z drugiej strony przez pozytywizm, ale to już będzie nieco późniejsza historia, już dwudziestowieczna. Natomiast tym kamieniem węgielnym rozważań metodologicznych w ramach szkoły austriackiej był spór z niemiecką szkołą historyczną. No i w świetle tego podejścia historystycznego ekonomia miałaby być po prostu nauką ideograficzną, historyczną, która po prostu notuje fakty. Według historystów nie istnieją żadne uniwersalne prawa ekonomii, żadne uniwersalne teorie, które zachowują ważność niezależnie od miejsca i czasu, do których się odnoszą. Wszystkie prawa i teorie miałyby być uzależnione od konkretnego kontekstu historyczno-kulturowego i wraz z tym kontekstem także miałyby ulegać pewnym zmianom. No i tu oczywiście takim standardowym przykładem podejścia historystycznego jest wspomniana niemiecka szkoła historyczna, no ale też można by tu podać różne podejścia instytucjonalne, być może marksizm można by szeroko zaklasyfikować też do podejścia historystycznego. I także współcześnie występują pewne przejawy takiego podejścia historystycznego. Niektórzy filozofowie ekonomii uważają, że w ekonomii nie ma żadnych praw i że powinniśmy w swoich badaniach ograniczyć się do badania historycznych korelacji pomiędzy, czy statystycznych korelacji pomiędzy różnymi zmiennymi. No, szkoła austriacka stoi na przeciwnym stanowisku. No to jeszcze za chwilę do tego przejdę. No i tym drugim nurtem, drugim sposobem myślenia o metodologii ekonomii jest pozytywizm. Jest to stanowisko prima facie, no, radykalnie sprzeczne z podejściem historycznym, dlatego że w świetle podejścia pozytywistycznego ekonomia miałaby właśnie naśladować nauki przyrodnicze. Ogólnie nauki społeczne powinny naśladować nauki przyrodnicze w swojej metodzie, w swojej metodologii, a więc powinny poszukiwać uniwersalnych ilościowych regularności, praw, które podlegają falsyfikacji w drodze badań empirycznych, w drodze eksperymentów. No i tu szeroko rzecz ujmując, można by powiedzieć, że przedstawicielami pozytywizmu w ramach ekonomii no są zwolennicy tak zwanego głównego nurtu ekonomii, no i także w dużej mierze ekonometrycy, przynajmniej ci klasyczni, no bo w współczesnej ekonometrii też mamy pewne podejścia ateoretyczne tak zwane,
które wykluczają stosowanie jakiejkolwiek teorii w badaniach ekonomicznych i też przejawiają właśnie bardziej taką historystyczną, takie historystyczne podejście. No i tak podsumowując może te podejścia, czy zestawiając szkołę austriacką z tymi dwoma podejściami, no można powiedzieć, że szkoła austriacka jest w pewnym sensie takim złotym środkiem pomiędzy pozytywizmem a historyzmem, bo z jednej strony szkoła austriacka zgodzi się z historystami, że na podstawie badań empirycznych, na podstawie badań statystycznych nie można formułować jakichkolwiek uniwersalnych regularności, jakichkolwiek uniwersalnych teorii ekonomicznych, w czym stoi sprzeczności z pozytywizmem. No ale z drugiej strony szkoła austriacka nie pójdzie tak daleko, żeby negować wszelką teorię ekonomii. Szkoła austriacka uznaje, że teoria ekonomii jest możliwa i w tym aspekcie akurat można powiedzieć, że zgadza się z pozytywizmem. Być może nieco paradoksalnie, ale no rzeczywiście tak jest. Jeszcze za chwilę to omówię bardziej szczegółowo. No ale taką kwestią, która wydaje się łączyć pozytywizm i historyzm, jest empiryczny status ekonomii, no bo zarówno pozytywiści, jak i historyści będą uważać, że ekonomia zasadniczo powinna być nauką empiryczną, to znaczy opierającą się na badaniach empirycznych, statystycznych, na sprawdzaniu no, dostępnych danych, no z tym, że tak jak wspomniałem, w świetle historyzmu wynika to z podejścia historystycznego, właśnie z tego, że ekonomia powinna być nauką historyczną. Natomiast w przypadku pozytywizmu uważa się, że że prawa ekonomii powinny być po prostu ugruntowane w badaniach statystycznych i podlegać weryfikacji i falsyfikacji. No i taką ostatnią kwestią, która jeszcze może być istotna, no to jest wolność od wartościowania. No pozytywiści znowu zgodziliby się z Austriakami w tej kwestii, że ekonomia powinna być zasadniczo wolna od wartościowania, natomiast historyści, przynajmniej w przypadku tej niemieckiej szkoły historycznej, no byli bardzo mocno uwikłani ideologicznie, aksjologicznie, uważali, że ekonomia właśnie powinna być takim narzędziem do wspomagania polityki gospodarczej. Więc to jest coś, co znowu łączy szkołę austriacką z pozytywizmem, ale odróżnia od historyzmu. No dobrze, no to rozwijając właśnie ten wątek jeszcze ekonomii jako nauki teoretycznej, bo taką nauką w świetle szkoły austriackiej, w świetle metodologii austriackiej ekonomia jest, no to należy zwrócić uwagę właśnie na to, że te uniwersalne prawa według Austriaków istnieją, z tym, że mają one nieco inny charakter, dlatego że w świetle pozytywizmu prawa ekonomii powinny mieć charakter ilościowych, uniwersalnych regularności, jak już wspominałem, natomiast w świetle podejścia austriackiego prawa ekonomii nie mają charakteru ilościowego, dlatego że Austriacy uważają, że w ekonomii, w naukach społecznych w ogóle nie ma żadnych ilościowych, stałych ilościowych relacji pomiędzy zmiennymi, nie ma żadnych uniwersalnych regularności pomiędzy wielkościami ekonomicznymi, więc prawa ekonomii mogą mieć co najwyżej stricte jakościowy charakter, a więc mogą mówić o tym, co się zdarzy, jeśli zrobimy coś, ale prawo ekonomii nie powie, na jaką skalę się to zdarzy i kiedy się to zdarzy, więc można też nawet na podstawie znajomości praw i teorii ekonomicznych formułować pewne przewidywania o charakterze jakościowym, można stwierdzić, że no powiedzmy w wyniku ekspansji kredytowej dojdzie do cyklu koniunkturalnego, ale kiedy i na jaką skalę, tego już nie będziemy w stanie dokładnie z samej teorii wywieść.
No, podstawowymi prawami, które kierują ludzkim działaniem, mogą być te, które już były wspomniane na wczorajszym wykładzie, takimi jak prawo malejącej użyteczności krańcowej, też prawo preferencji czasowej, o którym będzie pewnie mowa na późniejszych wykładach. No i według Austriaków istnieje miejsce na teorię ekonomii i negowanie tego byłoby nawet sprzeczne wewnętrznie. To podejście historystyczne Austriacy uważają za sprzeczne wewnętrznie, dlatego że no nie pozwala ono określić na przykład tego, jakie prawa ekonomii kierują tak zwanymi okresami przejściowymi, tak? Pomiędzy jednym okresem, kontekstem społeczno-kulturowym, w którym obowiązują jedne prawa ekonomii, a innym, w którym obowiązują inne, więc taki historysta, który chciałby formułować jakieś zalecenia, rekomendacje dla polityki gospodarczej, no nie mógłby tego konsekwentnie robić, no, dlatego że nie może wiedzieć, jakie prawa ekonomii będą obowiązywały w przyszłości, w następującym okresie. Jest to jeden z zarzutów. Inny zarzut, który można by tu podnieść wobec historystów, no to kwestia tak zwanego uteoretyzowania obserwacji, a więc tego, że wszelkie dane historyczne, wszelkie zdarzenia historyczne interpretujemy zawsze w świetle jakiejś teorii, więc no, nie posiadając uprzedniej teorii ekonomicznej, trudno nam zinterpretować jakiekolwiek wcześniejsze dane ekonomiczne. Drugą kwestią jest, czy drugim aspektem klasyfikacyjnym nauki będzie to, czy ma ona charakter empiryczny czy a prioryczny. No, to zagadnienie wzbudza bardzo dużo kontrowersji. Niektórzy ekonomiści, badacze, filozofowie o takiej pozytywistycznej proweniencji zwłaszcza będą uważali, że uznawanie, że jakaś, czy zwłaszcza może ekonomia lub inne nauki społeczne mają być a prioryczne, no to znaczy, że są one pseudonaukami, dlatego że uważają tacy pozytywistyczni filozofowie, że wszelkie prawa i teorie powinny podlegać empirycznej weryfikacji i falsyfikacji. No i pod tym względem Austriacy nie zgadzają się z tym podejściem. Uważają, czy wprowadzają pojęcie dualizmu metodologicznego, które pojawia się zwłaszcza w pracach Ludwiga von Misesa, który uważa, że właśnie z tego względu, że w ekonomii, w świecie społecznym nie istnieją żadne uniwersalne ilościowe regularności, no to nie można zakładać tej zasady stałości, którą możemy założyć chociażby w fizyce czy chemii. No i w związku z tym w ekonomii nie można stosować takich samych metod jak w naukach przyrodniczych. Więc z tego względu, że prawa ekonomii nie mają podlegać weryfikacji ani falsyfikacji, no to trzeba oczywiście postulować inną metodę, no i tą metodą będzie po prostu metoda teoretycznej refleksji, ale na podstawie przesłanek, które mogą być ugruntowane empirycznie jak najbardziej. Więc to, jak teoria odnosi się do historii, do statystyki, wygląda w ten sposób, że historia czy statystyka może zilustrować to, jak może zilustrować pewną teorię, można za pomocą teorii wyjaśnić dane zdarzenia historyczne, no ale jednocześnie te badania, dociekania historyczno-statystyczne nie mogą ani sfalsyfikować, ani potwierdzić prawdziwości teorii, bo teoria jest jednak pewnym łańcuchem rozumowań wyprowadzonym z aksjomatów i założeń pomocniczych, no, zwłaszcza w tym praksologicznym nurcie szkoły austriackiej z aksjomatu działania, no i z założeń pomocniczych, takich jak istnienie heterogenicznego kapitału, a nie homogenicznego, jak się często przyjmuje w tych modelach neoklasycznych, istnienie różnorodności ludzi, ograniczoności zasobów i tym podobnych kwestii, no i z tych przesłanek mamy wyprowadzać swoje wnioski teoretyczne. Ostatnią kwestią klasyfikacyjną jest kwestia aksjologicznego uwikłania ekonomii, a więc to, że ma być ona zasadniczo nauką pozytywną, a nie normatywną, co oznacza
to, że ekonomista jako ekonomista, jako badacz zjawisk ekonomicznych nie będzie zainteresowany formułowaniem jakichkolwiek rekomendacji polityczno-gospodarczych, ale jedynie wyjaśnianiem i opisywaniem tego, jak gospodarka funkcjonuje. Więc ekonomia miałaby mieć charakter raczej deskrypcyjny, jako nauka teoretyczna, a nie być uwikłana w jakiekolwiek ideologiczne czy etyczne systemy. Oznacza to, że sądy wartościujące ekonomistów nie powinny stanowić treści teorii, które oni formułują. No i tutaj można jeszcze zwrócić uwagę na takie rozróżnienie między naukami podstawowymi, normatywnymi i stosowanymi. No i w tym sensie, które pojawia się ogólnie w środowiskach akademickich, naukowych, a propos klasyfikacji nauk, no i nauki podstawowe właśnie zajmują się opisywaniem i wyjaśnianiem tego, jak rzeczywistość działa na najbardziej fundamentalnym poziomie. Nauki normatywne, czyli w tym przypadku na przykład ekonomia normatywna miałyby wyznaczać cele, więc ekonomia normatywna wyznaczałaby cele polityki gospodarczej, do których powinno się z jakichś względów dążyć. No i nauki stosowane miałyby zajmować się tym, jakimi środkami te cele osiągać. Na podobnej zasadzie jak inżynieria jako nauka stosowana czerpie z nauki podstawowej, jaką jest fizyka, podobnie ekonomia stosowana mogłaby czerpać z teorii ekonomii. Teraz przejdę do kolejnego punktu, jakim jest przyczynowo-realistyczne podejście badawcze, przyczynowo-realistyczna analiza ekonomiczna postulowana przez austriackich ekonomistów. No jest to termin stosunkowo młody, ukuty w zasadzie dopiero w XXI wieku przez współczesnych ekonomistów austriackich, takich jak Joseph Salerno czy Peter Klein. No Joseph Salerno jest obecnie wiceprezesem amerykańskiego Instytutu Misesa. Peter Klein też jest w jakiejś mierze związany. No i w 2007 roku poprowadzili oni takie seminarium pod tytułem Fundamentals of Economic Analysis, a Causal Realist Approach. No i od tego czasu zasadniczo promują tę etykietę, uważają, że ona adekwatnie opisuje to, czym jest szkoła austriacka i to, czym ona się zajmuje. No i ci badacze uważają, że ci ekonomiści uważają, że to podejście przyczynowo-realistyczne jest zasadniczo już ugruntowane w pismach Karla Mengera, który jak we wstępie pisał do tego dzieła, no i też można znaleźć to podejście na kartach jego dzieła, jakim są zasady ekonomii, no to, że teoria ekonomii powinna być oparta na rzeczywistości, być mocno ugruntowana w rzeczywistości, badać realne procesy gospodarcze, to jak ceny na przykład kształtują się realnie na rynku, a nie w jakichś wyidealizowanych warunkach. No i z drugiej strony ekonomia właśnie powinna zajmować się przyczynowym wyjaśnianiem tych procesów. To podejście można powiedzieć, że stoi w radykalnej sprzeczności z podejściem zaprezentowanym przez Miltona Friedmana w jego eseju, prawdopodobnie, chyba najbardziej znanego eseju metodologicznego w ramach ekonomii, The Methodology of Positive Economics z 1953 roku. Friedman swoim artykułem wzbudził wiele kontrowersji, wywołał wiele dyskusji, sam nie odwoływał się już w swojej późniejszej działalności za wiele do tego artykułu, tylko jak sam stwierdził, chciał mu pozwolić żyć własnym życiem. Znajdowało się tam bardzo wiele różnych niejasności, dlatego ten tekst jest też tak bardzo kontrowersyjny, ale takimi kluczowymi, jednymi z najbardziej kluczowych postulatów, które Friedman zdaje się, że podtrzymywał już zawsze, to było to, że celem ekonomii nie tyle opisywanie i wyjaśnianie tego, jak działa gospodarka, ile formułowanie skutecznych prognoz. I to świadczy generalnie o instrumentalistycznym podejściu, a więc takim, które mówi, że ekonomia czy nauka w ogóle jest jedynie użytecznym narzędziem do osiągania naszych celów, a nie jakimś
a nie czymś, co daje nam wgląd w rzeczywistość. No i takim kontrowersyjnym postulatem Friedmana było to, że nierealistyczne przesłanki idealizacyjne, a nawet fałszywe być może przesłanki można akceptować, jeżeli tylko prowadzą one do skutecznych przewidywań. No i z tym podejściem Austriacy zasadniczo się nie zgadzają. Z jednej strony przejawiają oni realizm naukowy, a więc uważają, że ekonomia, że głównym zadaniem ekonomii jest nie tyle przewidywanie, już choćby ze względu na to, że te ilościowe przewidywania nie są możliwe, ale właśnie wyjaśnianie i opisywanie rzeczywistości gospodarczej, czy można nawet powiedzieć przyczynowe wyjaśnianie procesów gospodarczych i procesów społecznych, szerzej rzecz ujmując. No i z drugiej strony szkoła austriacka przejawia też tę realistyczność, więc to jest nie tylko realizm naukowy, ale także realistyczność w budowie teorii i przez to mam na myśli posługiwanie się wyłącznie realistycznymi przesłankami, realistycznymi założeniami, a więc w odróżnieniu od nurtu neoklasycznego, czy tak zwanego głównego nurtu ekonomii, austriaccy ekonomiści nie będą zakładać, jak na przykład w modelu konkurencji doskonałej, że podmioty gospodarcze mają doskonałą wiedzę o rynku, że istnieje ich nieskończona liczba, że kapitał jest homogeniczny, no tylko wręcz przeciwnie, austriaccy ekonomiści będą zwracali uwagę na to, że człowiek nie dysponuje pełną wiedzą, że dopiero zdobywa ją w procesie gospodarczym, że preferencje ludzkie są zmienne, że istnieje fundamentalna niepewność przyszłości, nie da się określić tego, do jakiego stanu gospodarka będzie dążyć. No, w ekonomii austriackiej także podkreśla się kreatywność i rozwój wiedzy, no i także to, że właśnie kapitał jest heterogeniczny, to ma bardzo istotne znaczenie w austriackich teoriach. No i podsumowując te różnice między szkołą austriacką, a tak zwaną ekonomią głównego nurtu, no, to pewnie jest trochę chochoł, tak określona ekonomia głównego nurtu. Pewnie trudno byłoby znaleźć jakiegoś ekonomistę, który zgodziłby się z dokładnie wszystkimi tymi postulatami, no ale jeżeli mielibyśmy zebrać właśnie wszystko to, co złe, tak szeroko rzecz ujmując, w głównym nurcie ekonomii, z czym austriaccy ekonomiści się nie zgadzają, no to moglibyśmy to pewnie podsumować w następujący sposób. A więc, no, po pierwsze, występuje różnica w podejściu filozoficzno-naukowym. Z jednej strony mamy instrumentalizm głównego nurtu, z drugiej strony realizm szkoły austriackiej. Zadaniem ekonomii, no jak już mówiłem, miałyby być skuteczne prognozy w świetle tego podejścia neoklasycznego, głównonurtowego. Z drugiej strony dla Austriaków będzie liczyć się przede wszystkim opisywanie, wyjaśnianie i rozumienie rzeczywistości gospodarczej. Jeśli chodzi o metodologię, no to ekonomiści głównego nurtu wywodzą to, czy uznają to podejście pozytywistyczne wspomniane, natomiast Austriacy uznają dualizm metodologiczny, a więc, że nauki społeczne powinny używać innych metod niż nauki przyrodnicze. No i konsekwentnie metodą głównego nurtu ekonomii będzie empiryczne testowanie hipotez, tak jak w naukach przyrodniczych, a w szkole austriackiej będzie to teoretyczna refleksja oparta na empirycznych przesłankach. Następnie wynika też z tego instrumentalizmu naukowego to, że teoria ekonomii miałaby być dla głównego nurtu jedynie narzędziem prognostycznym, dla szkoły austriackiej zbiorem uniwersalnych zdań prawdziwych, opisujących rzeczywistość, niezależnie od miejsca i czasu. No i jeśli chodzi o zawartość teorii, no to jak wspominałem, w głównym nurcie dopuszcza się te idealizujące czy nierealistyczne przesłanki, a w szkole austriackiej bazuje się jedynie na realistycznych założeniach, no i też prawa ekonomii mają w związku z tym inny charakter. W szkole austriackiej nie będą to ilościowe regularności, tylko raczej zależności kontrfaktyczne, a więc zdania o postaci, no gdyby nie było, gdyby nie doszło do czegoś, to stałoby się coś innego, tak? Tak zwane okresy warunkowe. A więc na przykład gdyby aktor ekonomiczny dysponował większą ilością dóbr w danym momencie, no to
krańcowa jednostka danego dobra byłaby dla niego mniej warta. Tak można by wyrazić prawo malejącej użyteczności krańcowej w formule kontrfaktycznej. No i tym, co będzie odróżniać jeszcze szkołę austriacką od ekonomii głównego nurtu, no to będzie przedmiot zainteresowania, jakim są dla Austriaków raczej procesy społeczno-gospodarcze, a dla ekonomistów głównego nurtu stany równowagowe. No i w ostatnim punkcie pokrótce omówię główne zasady metodologiczne szkoły austriackiej. Na wczorajszym wykładzie został poruszony temat teorii wartości, subiektywistycznej teorii wartości, która dała początek szkole austriackiej dzięki Karlowi Mengerowi. No ale austriaccy ekonomiści, przedstawiciele szkoły austriackiej nie ograniczają subiektywizmu wyłącznie do teorii wartości. Być może nie było tak od początku i tego konsekwentnego rozwinięcia subiektywizmu dokonał Ludwig von Mises, na co zresztą zwrócił uwagę później Hayek, o czym za chwilę wspomnę na następnym slajdzie. No ale co ten subiektywizm oznacza? No to oznacza on właśnie nie tylko to, że ceny rynkowe kształtują się wedle subiektywnych sądów wartościujących formułowanych przez aktorów ekonomicznych, no ale także chodzi o to, że wszelkie byty społeczne, wszelkie instytucje, organizacje, dobra, towary, wszystko, co możemy sobie wyobrazić, badamy w taki sposób, no, że musimy uwzględnić to, jak są one postrzegane przez działające jednostki, a więc wszelkie te byty społeczne można nawet powiedzieć, że są konstytuowane przez to, jak są postrzegane przez działające jednostki. No i ten subiektywizm paradoksalnie według Misesa zaprowadzi właśnie do obiektywizmu naukowego, do pewnej rzetelności naukowej, no bo ekonomista dzięki temu, że stara się zrozumieć, jakimi pobudkami kierują się aktorzy ekonomiczni, jakie są ich cele, zamierzenia, przekonania, które kształtują ich działania, no to nie ucieka się do żadnych absolutnych sądów wartościujących, nie określa, co powinno być, do czego się powinno dążyć, ale jedynie wyjaśnia to, jak procesy społeczno-gospodarcze przebiegają, biorąc pod uwagę to, jakimi wartościowaniami kierują się aktorzy rynkowi. No i w takim nieco kontrowersyjnym stwierdzeniu, przynajmniej które wzbudza chyba cały czas dość dużo kontrowersji, nawet w ramach szkoły austriackiej, no Hayek stwierdził, że każdy krok naprzód w teorii ekonomicznej w ciągu ostatnich 100 lat był dalszym krokiem w konsekwentnym stosowaniu subiektywizmu. No i jak mogą Państwo zauważyć na dalszej części cytatu, no to właśnie Hayek docenia tutaj bardzo Misesa za ten rozwój konsekwentnego podejścia subiektywistycznego. No być może w pewnych odłamach szkoły austriackiej z tym subiektywizmem poszło to trochę za daleko, ale oj, nie wiem, czemu się wyłączyło. O, jest. Tak, ale generalnie no, to jest na pewno też coś, co odróżnia szkołę austriacką od wielu innych nurtów ekonomii. Następnie mamy indywidualizm, który stoi w opozycji do kolektywizmu, a więc indywidualizm można rozumieć jako pewną zasadę metodologiczną, zasadę eksplanacyjną, zasadę wyjaśniania, która w świetle której no, wszelkie społeczne procesy, wszelkie społeczne zjawiska należy wyjaśniać jako zamierzone lub niezamierzone rezultaty interakcji pomiędzy różnymi działającymi jednostkami. No, ten termin indywidualizm metodologiczny został ukuty przez Józefa Schumpetera, a więc no już kilkadziesiąt, w 1908 roku, jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, a więc no już kilkadziesiąt lat po publikacji zasad ekonomii Karla Mengera, no tym niemniej to podejście, mimo że bez
tej etykiety można powiedzieć, że już od początku w szkole austriackiej funkcjonowało. Już sam Karl Menger w zasadzie też w swoich pracach metodologicznych opisywał to zjawisko, no nawet jeżeli nie używał tego terminu. Czy prowadził swoje badania zgodnie z tą regułą indywidualizmu metodologicznego, nawet jeżeli nie używał właśnie tego terminu. No i ostatnią zasadą metodologiczną, o której chciałbym powiedzieć, jest zasada singularyzmu. Akurat w polskim tłumaczeniu ludzkiego działania została ona oddana jako zasada metodologicznej pojedynczości, ale wydaje się, że przynajmniej mi bardziej odpowiada chyba ten termin singularyzm, wydaje się jednak taki bardziej adekwatny i profesjonalny i tak brzmi po angielsku. No i w tym podejściu chodzi właśnie o to, że ekonomiści austriaccy są zainteresowani nie tylko działającymi jednostkami, a więc chodzi nie tylko o ten indywidualizm metodologiczny, ale także o to, że Austriacy będą zainteresowani konkretnymi, pojedynczymi działaniami, które kształtują procesy gospodarcze. Dlatego też będą oni wyjaśniać procesy gospodarcze tak zwaną analizą krok po kroku, a więc będą badać to, jak jedne działania wpływają na drugie i następnie kształtują cały przebieg różnych, no cały, no różne procesy gospodarcze po prostu. No i ta zasada właściwie stoi w sprzeczności z tym podejściem neoklasycznym, w świetle którego, czy walrasowskim, w świetle którego ekonomia jest zainteresowana głównie stanami równowagowymi, a nie procesami społeczno-gospodarczymi. No i niektórzy austriaccy ekonomiści, tacy jak na przykład Hans Mayer czy Ludwig Lachmann, będą z tego względu określać szkołę austriacką mianem podejścia przyczynowo-genetycznego, więc co miałoby oznaczać to, że właśnie tak zwanymi źródłowymi przyczynami wszelkich procesów społecznych są pojedyncze ludzkie działania, no i wszelkie procesy gospodarcze należy właśnie w ten sposób tłumaczyć. No i Lachmann ucieka się nawet do takich stwierdzeń jak to, że cała prawdziwa ekonomia nie jest funkcyjna, lecz przyczynowo-genetyczna. Choć Mises czy inni austriaccy ekonomiści w ramach tej tradycji praksologicznej związanej z Misesem czy Rothbardem raczej nie używają tej etykiety przyczynowo-genetyczną, no to wydaje się, że rzeczywiście to jest coś, co łączy wszystkich Austriaków i dość dobrze oddaje ducha ich badań i teorii. No więc podsumowując, chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że metodologia jest przede wszystkim nauką o metodach, natomiast jest też związana z zagadnieniami epistemologicznymi i filozoficzno-naukowymi, więc od tego będzie zależeć to, jakie metody będą adekwatne w naszych badaniach. Następnie należy pamiętać o tym, że w świetle metodologii austriackiej ekonomia jest nauką teoretyczną, a prioryczną i pozytywną lub podstawową, a więc wolną od wartościowania, tylko opisującą i wyjaśniającą rzeczywistość gospodarczą. No i w kwestii tego przyczynowo-realistycznego podejścia do ekonomii należy pamiętać o tym, że w teoriach austriackich przyjmuje się wyłącznie realistyczne przesłanki, no i że zadaniem ekonomii ma być przyczynowe wyjaśnianie procesów społeczno-gospodarczych. No i warto również pamiętać o wspomnianych tych zasadach metodologicznych, jakimi są subiektywizm, indywidualizm i singularyzm. Dziękuję bardzo za uwagę. Mamy chyba chwilę na pytania. Jak metodologia szkoły austriackiej odpowiedziałaby na zarzuty marksowskiej krytyki ekonomii politycznej jako uwikłanej, no, zbliżonej w sumie do, wydaje mi się, argumentacji historycystycznej, czyli ekonomii jako uwikłanej w kontekst ontologiczny epoki i nie wychodzącej poza historyczny materializm, jakby to jak stosunki produkcji kształtują świadomość. Czy istnieje jakaś ciekawa historia debaty z tym? Tak. No, Austriacy
samym Misesem na czele odpowiadali na te zarzuty, także w samym już ludzkim działaniu pojawiają się kontrargumenty wobec tak zwanego polilogizmu. Nie wiem, czy do tego pan nawiązuje, że różne klasy społeczne mają różną świadomość, różną logikę, tak? Różne sposoby myślenia chociażby. No Mises skrytykował to podejście jako wewnętrznie sprzeczne po prostu. No, jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że różne klasy społeczne, czy członkowie różnych klas społecznych kierują się różnymi logikami, to niemożliwe byłoby jakiekolwiek porozumienie pomiędzy tymi przedstawicielami tych klas. Tak? Chce pan doprecyzować? Nie tyle doprecyzować, co dalej zapytać, bo moi koledzy marksiści co prawda by w ogóle odrzucili taki podział jako valid. Niemniej ciekawi mnie demarkacja. Mises obok tego, że był ekonomistą i metodologiem ekonomii, mówił również niejednokrotnie jako filozof polityczny. I wobec tego, czy istnieje jakaś demarkacja, w których dziełach mówi właśnie, jako wypowiada się i odpiera zarzuty marksistowskie z perspektywy filozofa politycznego, kiedy jako metodologa, która dzieła tam... No przy tym na pewno trzeba być bardzo uważnym, no bo rzeczywiście w dziełach Misesa jest tak, że no nawet kiedy pisze on traktat ekonomiczny, jakim jest ludzkie działanie, to jednocześnie porusza tam dużo zagadnień związanych z liberalizmem gospodarczym i kwestią demokracji i no pewne uwagi nawet w takim stricte naukowym wydawałoby się traktacie mają rzeczywiście no, nieco uwikłany aksjologicznie, ideologicznie charakter. Trzeba, no, moim zdaniem należy po prostu być bardzo uważnym i uważnie rozdzielać to, co stanowi treść teorii od tego, co jest jakimś wywodem ideologicznym, no, na podstawie kontekstu, w jakim po prostu się to pisze, no i pamiętać o tym, jaką strukturę poznawczą ma sama teoria ekonomii, więc tego, że jest zbiorem aksjomatów, z których wnioskuje się pewne prawa i teorie. Jakieś jeszcze pytanie? Z tyłu? Dziękuję. Ja właściwie tak chciałem tylko dopytać, nie wiem, czy to jest dobry moment na zadanie takiego pytania, jak duże różnice występują pomiędzy na przykład szkołą chicagowską a austriacką szkołą ekonomii? Jakie byśmy wyszczególnili główne obszary różnic, a jakie główne obszary porozumienia? Tak zainteresował mnie właśnie to Milton Friedman jako instrumentalista naukowy. Mhm. No to zależy, czy pyta pan właśnie o stanowisko metodologiczne, czy o konkretne teorie ekonomiczne z kierunku ekonomii. Mhm. No na pewno inne podejście do inflacji, do polityki banków centralnych, inna teoria cyklu koniunkturalnego. Takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi na myśl. Myślę też właśnie, że związanie... właśnie to podejście opierające się na tych idealizujących przesłankach będzie tutaj dużą rolę odgrywało i kierowanie się, no w chicagowskiej szkole chyba będziemy mieli więcej takich neoklasycznych założeń. Po prostu no, będzie raczej bardziej zbliżone do ekonomii neoklasycznej, ale to może ktoś inny byłby lepszym ekspertem w tej kwestii, może a propos wykładu systemów monetarnych na przykład, będzie można zapytać, bo koledzy lepiej się znają na zagadnieniach pieniężnych, z których słynie szkoła chicagowska. Ja mam takie pytanie, być może trudne. Ciekawy jestem, jak wielu ekonomistów obecnie na świecie to są Austriacy. To jak, nie wiem, jak to można określić procentowo, to pewnie nie jest dobry pomysł, ale jak dużo jest w ogóle szkół takich, jak powiedzmy, jak austriacka, jeśli to można, nie wiem, pogrupować, że powiedzmy, nie wiem, że są, nie wiem, trzy główne, czy jakoś tak, i jaką część rzeczywiście stanowią Austriacy, jeśli chodzi o... Aha. No, Austriacy na pewno będą w mniejszości. No, tak jak wspominałem na początku wykładu, no mamy przynajmniej no, tę szkołę neoklasyczną współcześnie, nowy instytucjonalizm tak zwany, szkoła chicagowska funkcjonuje, keynesowska,
tych szkół podejść do ekonomii na pewno będzie dużo. Trudno tak policzyć chyba ile. Czy szkoła austriacka cieszy się dużą popularnością? No może nie cieszy się aż tak dużą popularnością. Jakieś przyczyny pewnie też tego są. Chociażby ze względów właśnie metodologicznych często trudniej publikować Austriakom swoje prace w dobrych, renomowanych czasopismach, gdzie się właśnie bardziej docenia takie podejście matematyczno-statystyczne, można powiedzieć. I z tych i innych względów Austriacy są niejako wypychani na bok, być może. No ale też nie jest na pewno tak, że nie da się być dobrym i cenionym szeroko ekonomistą, będąc Austriakiem. Takie przykłady też są. No i też trzeba pamiętać na pewno o tym, że te teorie ekonomiczne sformułowane przez Austriaków no, niekoniecznie są w zupełności odrzucane przez tak zwany główny nurt ekonomii, a właściwie z czasem dużo tych teorii ekonomicznych sformułowanych najpierw w ramach tradycji austriackiej jakoś tam później się przedarło do głównego nurtu ekonomii, także do innych nurtów ekonomii, także to też nie jest do końca tak, że szkoły ekonomiczne stoją ze sobą w jakiejś radykalnej sprzeczności. Wręcz przeciwnie, czasem mogą się uzupełniać, bo to no być może nieco wbrew temu, co mógł sugerować mój wykład, to nie jest tak, że wyłącznie, że szkoły ekonomiczne różnią się wyłącznie tymi kwestiami metodologicznymi i epistemologicznymi, że nie ma w nich żadnego, między nimi żadnego porozumienia. No może być tak, że ten podział na szkoły ekonomiczne wynika po prostu z tego, że są one zainteresowane czym innym. Na przykład nowa szkoła instytucjonalna będzie zainteresowana rozwojem instytucji i ewolucją instytucji, tego jak one się kształtują i jak kształtują rzeczywistość gospodarczą, no ale to nie znaczy, że to podejście jest na przykład jakoś radykalnie sprzeczne z podejściem austriackim. Po prostu oni interesują się innym obszarem. No, mamy po prostu różne konkurujące programy badawcze, no a jeśli chodzi o liczbę, no to trudno to procentowo na pewno określić, ale będzie to na pewno mniejszość. Nie mam już czasu. No dobrze, no to bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę i zapraszam na następny wykład.